Yo, siemano, ja jestem Pilar, a to jest drugi odcinek Luda Street TV. Kalendarz wydarzeń tanecznych w formie wideo. Specjalnie dla was pomalowałem sobie ścianę, tą i tamtą i jeszcze parę innych, żeby stworzyć ładną, estetyczną przestrzeń pod nagrywanie tej serii. Mam nadzieję, że wam się podoba, a jak nie, przynajmniej mam nowe ładne ściany. Żeby nie przedłużać, wjeżdżamy z intro. Powiem wam to, co dzieje się tanecznie w Polsce w ten weekend i w kolejny weekend. Pierwszy event to Duda Tłak. No nie umiem, ale wy możecie się nauczyć, bo w Poznaniu są 3 dni warsztatów, 5 osób, 3 dni, dużo materiału. Polecam, Poznań, go! Go Poznań, go, go Poznań, go, go Poznań, go, go Poznań. Ale w Poznaniu jest też event dla lightfitowców. W Point & Studio odbędą się warsztaty z Kieranem za sprawą Piotra Pi. Pozdrówki dla Poznania, lecimy dalej. Kolejny event jakże mnie cieszy, bo w moim ulubionym mieście Gdańsku. Rock the Free City, edycja 4. Jeżeli jesteście z Trójmiasta, Pomorza, okolic, to musicie tu być. A jak stąd nie jesteście, to przyjedźcie. Jam, warsztaty z Clayseta z Evulin, zawody 1x1 hip-hop. Polecam. Warto. Żeby nie było, że kłamie, proszę bardzo. Edycja pierwsza, edycja druga i edycja trzecia. Rock the Free City. Niestety czwartą zgarnie kto inny. Ale na piątą wracam, mam nadzieję. Dalej, lecimy do stolicy, WWA. Tam są dwa bardzo fajne wydarzenia. Pierwszy to Mekka dla wszystkich funkowców. Jeżeli jesteś lokerem i nie macie w ten weekend w Warszawie, to nie jesteś lokerem. Polski Loki. Loka już trochę umiem, ale niestety też tam nie mogę być. Kolejna edycja cudownego eventu, jakim jest Polski Locking. Zjazd wszystkich lokerów raz do roku, musisz tam być. A drugi event w stolicy to Ultra Instinct, czyli warsztaty popping, beatbox, hip-hop. Salach, Darni i Aga co jest. Więc jeżeli interesuje was, jak budować seta, jak kreować swojego seta poprzez swój beatbox, to Warszawa jest miejscem dla was. Kończymy ten tydzień, czyli przyszły weekend, 21 i 22 lutego. Lecimy dalej. 29 luty, Gliwice, warsztaty ze świadomości tańca. Prowadzi oczywiście nikt inny jak Aga Konopka. Będzie to 10 godzin intensywnych zajęć zbudowania świadomości swojego tańca. Więc jeżeli was to interesuje, zapraszamy do Gliwic. Natomiast Walking w lutym znów atakuje. Ponieważ w Białymstoku, w szkole tańca 4Connect, odbędą się warsztaty i zawody 1x1 z walkingu pod czujnym okiem Matyldy Bylickiej. Pozdrawiam Byle, pozdrawiam 4Connect, pozdrawiam Białystok. A na koniec zostawiłem najbardziej streetowy event Day of Street Wall 5 w Brodnicy za sprawą Zajdy. Pozdro mordeczko. Będą tam walki 1x1, hip-hop, popping, lock i b-boying, czyli wszystko to, co streetowcy kochają najbardziej. I tym dziwnym akcentem kończymy drugi odcinek Luda Street TV. Jeżeli dotrwaliście aż tutaj, to w tej chwili zdradzam wam kolor tej farby. Może nie taki jaki jest, ale taki jaki miał być lub jak było napisane na pudełku. I to jest hasło, które możecie mi napisać w wiadomości prywatnej, jeżeli tu jesteście. Będzie mi bardzo miło. Uwaga, kawowy pierd. To jest hasło, które możecie napisać mi w wiadomości prywatnej na Luda Street, w komentarzu. Gdziekolwiek, gdzie tylko się da, żebym wiedział, że dotrwaliście aż tutaj. Jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo mi miło z tego powodu, jak takie wiadomości do mnie dochodzą. A z pierwszego odcinka, który obejrzało blisko 150 osób, parę wiadomości dotarło, więc było mi bardzo miło. To by było na tyle w tym tygodniu. Gdańsk, Poznań, Warszawa, w kolejnym Gliwice, Brodnica i Białystok. Dziękuję bardzo za uwagę, mówiłem dla was ja, Pilar, a to był drugi odcinek Luda Street TV. Zapraszam za tydzień. Elo!